Rozmowa dnia. Maciej Plutecki, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Konfederacja Lewiatan, jest dzisiaj naszym porannym gościem. Witam, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. A będziemy rozmawiać o tym, że wraca ponownie temat handlu w wolne niedziele, handlować czy nie handlować. Pracodawcy przygotowali projekt ustawy, który zakłada czasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Taki dokument wpłynął do Rady Dialogu Społecznego skupiającej pracodawców, związkowców i stronę rządową. Ja zapytam od razu może na początek, czy Konfederacja maczała palce w tym projekcie? Wszyscy, może inaczej, większość związków pracodawców brało udział w tworzeniu tego projektu. My oczywiście również konsultowaliśmy ten projekt, braliśmy udział w jego tworzeniu i chętnie na ten temat podyskutujemy, porozmawiamy. No właśnie, to dlaczego pojawia się ten problem? Dlaczego taki pomysł, żeby w czasie epidemii i pół roku po znieść czasowo zakaz handlu w niedzielę? Czy to rzeczywiście wpłynie na to, że zwiększą się obroty handlowców i poprawi się ich sytuacja na rynku? Panie redaktorze, ja myślę, że trzeba byłoby zacząć tą dyskusję od początku i jak przyjrzeć się całemu problemowi. To znaczy zdecydowanie widzimy, że aprobata Polaków dla zakazu handlu w niedzielę maleje. Spada w badaniach, które prowadzimy, ilość osób, które popierają tego typu rozwiązania. Wynika to z wielu różnych przyczyn. To ja wejdę panu w słowo od razu, bo związkowcy z Solidarności, których to był pomysł, który został zrealizowany, mówią, że jest wręcz przeciwnie, że Polacy zaaprobowali ten zakaz handlu w niedzielę. Zaaprobować, oczywiście zaaprobowali, natomiast ilość Polaków, którzy podtrzymują pozytywną opinię na temat tego rozwiązania, jest coraz niższa, coraz mniejsza. Wynika to z różnych względów, ale z tych badań wynika jeszcze jedno bardzo ciekawe, bardzo ciekawa rzecz. Przede wszystkim to, że Polacy potwierdzają fakt, że w związku z tym, że nie robią zakupów w niedzielę, wydają mniej pieniędzy, więcej oszczędzają. To istotny fakt, dlatego że mamy w tej chwili okres bardzo trudny dla polskiej gospodarki i w związku z powyższym należałoby, bo polska gospodarka, polskie PKB w dużej mierze stoi na handlu, czyli stoi na popycie. I czy ten handel rzeczywiście tak bardzo ucierpiał, jeżeli chodzi o epidemię koronawirusa? Tak, zdecydowanie tak, handel ucierpiał. Widzieliśmy to w przypadku lockdownu bardzo jasno, bo każdy z nas to odczuł. Natomiast taka sytuacja jest nadal. Kiedy rozmawiamy z przedstawicielami galerii handlowych, mamy od nich bardzo jasne sygnały, że owszem, handel do galerii wrócił, owszem, klienci wracają, ale do osiągnięcia poziomu rentowności w bardzo wielu przypadkach jest wciąż daleko. No właśnie, to jeżeli klienci wracają, jeżeli handel do galerii handlowych, do centrów handlowych wrócił, to w czym jest problem? Problem w tym, w jakiej skali ten handel wrócił. Ta skala jest bardzo różna w zależności od galerii. Ona się waha od 40 do 70% w tych badaniach, które myśmy prowadzili. Natomiast to jest wciąż za mało, by w przypadku wielu sklepów osiągnąć próg rentowności. Panie Macieju, to wynika z tego, że my dalej obawiamy się zakażenia i raczej średnio odwiedzamy galerie handlowe i sklepy? Panie redaktorze, to jest wielopoziomowy kłopot i wielopoziomowy problem. Zdecydowanie myślę, że ten argument, o którym pan powiedział, jest bardzo ważny i wynika on raz z faktu, w moim odczuciu, że galerie nie do końca są przygotowane do pracy w nowym reżimie sanitarnym. Proszę mi wierzyć, miałem okazję oglądać, jak to funkcjonuje za granicą i naprawdę tam można się poczuć bezpiecznie. Albo to czy będą przygotowane, jeżeli teraz są nieprzygotowane, to czy będą przygotowane na tą dodatkową niedzielę? To zaraz do tego tematu wrócimy. Zdecydowanie tam można się poczuć bezpieczniej, tak? Więc to jest jedna z podstaw, które powodują... A jakie są te różnice pomiędzy nami a innymi państwami?
Bezwzględna egzekucja, jeśli chodzi o kwestię egzekwowania maseczek. Bezwzględne egzekwowanie mycia rąk. Bezwzględne egzekwowanie zachowania dystansu społecznego. Ale to nie wszystko, panie redaktorze. Pomiar temperatury poprzez bramki elektroniczne, które to sprawdzają. Do tematu, już przechodząc z takiego bardziej opartego na technologii. To dlaczego u nas tego się nie egzekwuje? Panie redaktorze, ja nie chciałbym się wypowiadać w tego typu temacie. Mnie jest trudno powiedzieć, dlaczego się tego nie egzekwuje. Czy to jest wina samych handlowców, samych przedsiębiorców? Ja myślę, że wina leży jak zwykle po środku. To znaczy raz klientów i pewnej naszej mentalności, która mam nadzieję ewoluuje, bo coraz więcej ludzi te maseczki nosi i dopomina się, by inni klienci nosili, jeśli takowych nie posiadają. Dwa, myślę, że to jest kwestia też pewnej nonszalancji, co po niektórych handlowców, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z zagrożenia. Niestety mam takie wrażenie, panie redaktorze, że bez odgórnego nakazu i egzekwowania tego nakazu... Nie damy sobie z tym rady. Będzie bardzo trudno. Natomiast wracając do... Do niedziel. W czym te niedziele mają pomóc? Te niedziele mają pomóc w tym, że w tej chwili każde kilka procent wzrostu obrotów jest bardzo istotne. Zarówno dla samych handlowców, dla samych sklepów, które będą w stanie wejść na próg rentowności. Dwa, są to również podatki, które wpływają do kasy państwa. Trzy, bardzo ważnym elementem, panie redaktorze, jest podtrzymanie pozytywnych nastrojów. Proszę mi wierzyć, jesteśmy zszokowani i zadziwieni, ponieważ produkcja przemysłowa w Polsce odbiła się w sposób nieprawdopodobny, niesamowity wprost. My jesteśmy na poziomie 0,5% z 0,5% wyższym niż rok temu, rok do roku, przy planowanym minus 7. To jest bardzo dobry prognostyk, to jest coś, czego nikt się z nas ekspertów czy osób zajmujących. No właśnie, a z handlem jest inaczej? Nie spodziewał, ale żeby podtrzymać to odbicie w kształcie litery V, my musimy cały czas inwestować w gospodarkę, cały czas inwestować w popyt, cały czas zwiększać parcie na to, żeby ta gospodarka się podźwignęła i utrzymywała wysokie tempo. Każde parę procent, właśnie ta niedziela, może spowodować, że te kilka dodatkowych procent obrotów w gospodarce się znajdzie. Co więcej, panie redaktorze... Czyli ta niedziela ze zniesieniem zakazu handlu czasowym na jakiś okres, to jest właśnie to inwestowanie w tą gospodarkę, o którym pan mówił? Uważam, że jest to jeden z wielu elementów, które w tej chwili trzeba przedsięwziąć, żeby utrzymać podnoszenie się polskiej gospodarki, każdej jednej gospodarki, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, z tego niewiarygodnego wprost kryzysu, z którym mamy do czynienia. Proszę pamiętać też, panie redaktorze, że jeśli sklepy, handlowcy nie będą działali na poziomie rentowności w galeriach, zaczną te sklepy zamykać. Nie będą mieli po prostu innego wyjścia. To jest masa ludzi do zwolnienia, ale to jest nie tylko masa ludzi do zwolnienia w kontekście sklepów w galeriach, ale i tych, którzy obsługują te sklepy. I tu krótka przerwa, panie Macieju, bo musimy zrobić oddech. Ja poproszę teraz radiosłuchaczy o przełączenie się do sieci, do internetu, na naszą stronę internetową, radiową oraz na stronę internetową Łódzkiej Telewizji, aby posłuchać dalszej części naszej rozmowy. Zapraszam. Maciej Plutecki, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Konfederacja Lewiatan. Mówimy o polskiej gospodarce w czasie pandemii, o pomyśle, żeby czasowo zawiesić zakaz handlu w niedzielę. Taki projekt ustawy przygotowali właśnie pracodawcy, ale wszystko fajnie. Ochrona miejsc pracy. Mówił pan, że te niedziele ewentualnie z handlem pozwolą na to, żeby sklepy były rentowne, żeby nie zostały zamknięte i żeby nadal pracownicy w nich pracowali, czyli aby nie zostali zwolnieni z pracy. Natomiast jak przekonać do tego Związek Zawodowy Solidarność? Panie redaktorze, my tą problematyką związaną z handlem w niedzielę zajmujemy się od dość dawna i ten projekt, który w tej chwili trafił do Rady Dialogu, jest to jeden z elementów, który pokazuje nie tylko pracę Lewiatana, bo tak jak mówię, my w tym zakresie jesteśmy bardzo aktywni i podejmowaliśmy analizy w tym obszarze przez bardzo długi okres czasu.
Myślę, że dzisiaj, panie redaktorze, mimo iż być może to będzie trochę romantyczna wizja, ale nie jest to czas na przekonywanie się co do rzeczy, które są oczywiste. Panie redaktorze. Ale to nie jest oczywiste dla Solidarności, która jest pomysłowi temu, o którym rozmawiamy, przeciwna zdecydowanie. To ja chciałbym się zapytać przedstawicieli Solidarności, co powiedzą pracownikom, kiedy sklepy, handlowcy z galerii będą zmuszeni uciec ze względu na to, że nie będą w stanie tych sklepów utrzymać. Co przedstawiciele Solidarności w takiej sytuacji powiedzą tym, którzy te sklepy sprzątają, którzy tych sklepów pilnują, tym, którzy dowożą do tych sklepów towar, tych, którzy serwisują kasy w tych sklepach i tak dalej, mogę wymieniać bardzo długo. Mówi pan o całym połączonym łańcuchu, który jest zależny od siebie, tak? Dokładnie tak. A na końcu, co powiedzieć tym, którzy produkują? Bo przypominam, że wiele z tych sklepów sprzedaje towary, które są produkowane, przepakowywane czy współprodukowane również w Polsce, tak? Dlatego w moim odczuciu dzisiaj to nie jest czas na dyskutowanie o kwestiach i sprawach oczywistych. Dzisiaj musimy wszyscy przedsięwziąć wszystkie możliwe środki i kroki podjąć celem ratowania gospodarki. Panie redaktorze, to ja zapytam inaczej, panie Macieju. Może Solidarność jest przeciwna temu pomysłowi, bo obawia się, że jeżeli takie rozwiązanie zostanie przyjęte, ten czasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę, to już potem stanie się obowiązkowe nawet po epidemii, że już nie da się wrócić do tego niehandlowania w niedzielę. Może tego się obawiają związkowcy? Dlatego trzeba po prostu przeczytać projekt tej ustawy, projekt, zapoznać się z tym pomysłem, ponieważ ten pomysł jest, ja mówię o pomyśle, o planie, tak? To jeszcze oczywiście wszystko się kształtuje, to wszystko nad tymi rozwiązaniami są prace, ale tam jest jeszcze taka mowa o tym, że dla pracowników tych sklepów pracujących w niedzielę dwie niedziele wolne w miesiącu. Właśnie, chciałbym to powiedzieć. Przy czym mówię, to są plany, to są pomysły, to są na razie doniesienia medialne na temat tego projektu, ale pochylmy się nad nimi. Panie redaktorze, mamy przede wszystkim dwie niedziele wolne dla pracowników. Mamy jasny zapis, że to będzie na czas pandemii i 180 dni po ogłoszeniu zakończenia pandemii. Tak, więc już widzimy, że to nie jest projekt, który ma wprowadzić stałe rozwiązania, tylko jest to projekt czasowy, jest to projekt kryzysowy. Tak jak pan powiedział. Mamy I potem wracamy do niehandlowania w niedzielę, rozumiem. Oczywiście, tak? Dodatkowo jeśli w niedzielę będzie wypadało święto, to również taka niedziela będzie wolna. Panie redaktorze, wszystkim nam dziś powinno zależeć na tym, by ten projekt w takim czy w nieco zmienionym kształcie, ale jednak zaczął funkcjonować. 100 miliardów złotych to minimalna dzisiaj szacowana dziura w polskim budżecie. 100 miliardów. Panie redaktorze, polski budżet opiewa na kwotę niewiele większą niż 400 miliardów złotych. Ale wszyscy mówią teraz podczas tego szczytu ostatniego Unii Europejskiej, wszyscy mówili, że polska gospodarka ma się, no, jeżeli nie najlepiej, to jedna z lepszych, jeżeli chodzi o pandemię w Europie. No, panie redaktorze, ale zasada też jest taka, że przypływ podnosi wszystkie łódki, a odpływ niestety robi to samo, tylko że w drugą stronę. I nasza gospodarka nie jest żadnym ewenementem. W tej skali kryzysu... Nie jesteśmy zieloną wyspą. Nie, panie redaktorze, w tej skali kryzysu, przy tej skali problemów, z którymi się mierzymy, nasza gospodarka ucierpi, może trochę mocniej, może trochę mniej, to jest oczywiście kwestia względna, ale także... A zawsze, kiedy gospodarka hamuje, wtedy zaczyna się bezrobocie, zaczyna się problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań, co nakręca spiralę nierentowności. No właśnie, takie są konsekwencje. Panie Macieju, mamy minutę czasu jeszcze na naszą rozmowę, więc zapytam krótko i proszę o krótką odpowiedź. Projekt tej ustawy trafił do Regionalnej Rady Dialogu Społecznego. Kiedy on może trafić pod obrady posłów i senatorów? On trafił do Rady Dialogu Społecznego, nie do Regionalnej, nie do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, tylko do Rady Dialogu Społecznego, bo to mamy na poziomie centralnym. On jest w Radzie Dialogu Społecznego. Panie redaktorze, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. To będzie zależało od tego, jak Rada Dialogu Społecznego będzie się tym problemem zajmować. Ale tak mniej więcej.
Ja myślę, że jak najszybciej powinien trafić do pracy w parlamencie, tak, żeby jak parlament wróci do pracy... Po wakacjach od razu zajął się tym projektem. Maciej Plutecki, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Konfederacja Lewiatan. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję panu, panie redaktorze, dziękuję państwu. Rozmowa dnia.